Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywana Bożym Ciałem, jest w Kościele Katolickim uroczystością liturgiczną ku czci Najświętszego Sakramentu. Święto jest wspomnieniem ostatniej wieczerzy i przeistoczenia chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół Katolicki obchodzi także w Wielki Czwartek. Wtedy jednak rozpamiętuje się również mękę Jezusa Chrystusa. Uroczystość, a uroczystość Bożego Ciała ma charakter dzięczynny i radosny. Święto to w Polsce obchodzi się w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Najwcześniej może przypadać 21 maja, a najpóźniej 24 czerwca. Najważniejszym elementem tych uroczystości jest procesja eucharystyczna, odbywająca się podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała. Prowadzona jest ona przez księży z danej parafii i podczas niej odwiedzane są miejsca najważniejsze w przestrzeni sakralnej miejscowości, przede wszystkim krzyże i kapliczki. Procesja zatrzymuje się przy czterech ołtarzach polowych, przy których czytane są fragmenty Ewangelii. Dla celebracji kultu trasa procesji jest przyozdabiana przez ścięte drzewa ustawione przy trasie przemarszu. W polskiej tradycji tworzy się także symbole religijne poprzez posypywanie kwiatami według wzorca drogi, po której ma przechodzić procesja. W trakcie procesji ludzie śpiewają pieśni i litanie.